Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i powiem Wam parę zdań o rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 30 grudnia 2011, które zmieniło rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i kandydatów na kierowców, a w szczególności chodzi o bardzo niekorzystne zapisy dla słuchu, które praktycznie nie dopuszczały osoby głuche lub poważnie niedosłyszące do prawa jazdy. Kluczowy jest tutaj zapis, że ubytek częściowy lub całkowity słuchu nie musi stanowić przeciwwskazania zdrowotnego do uzyskania uprawnień kierowania pojazdami przez osobę ubiegającą się o prawo jazdy kategorii A, B, B, T lub posiadającą toż to prawo jazdy. Także jeszcze raz powtarzam: ubytek częściowy lub całkowity słuchu nie dyskryminuje nas z prawa jazdy. Jeżeli mamy używać takiego aparatu słuchowego, to konieczność takiego używania takiego aparatu powinna być wpisana w orzeczeniu lekarskim. Jest to właściwy kod określony w innych przepisach. No, yy, dotyczy to tylko sytuacji, jeżeli ten aparat ma być używany, ponieważ jak wiemy, no, części, osobu, o, części osób ten aparat w ogóle w niczym nie pomoże. Zmieniło się troszeczkę także nastawienie do kierowców zawodowych i u nich przeprowadza się badanie audiometryczne tonalne, w którym ubytek słuchu w uchu gorzej słyszącym obliczony jako średnia itd. itd. Nie może przekraczać 35 decybeli. Natomiast wycofano się z zapisu, że asymetria słuchu ma być mniejsza niż 20 decybeli. Także. Ukłon w stronę kierowców zawodowych, niewielki, ale zawsze. Inny zapis, że w części trzeciej uchyla się tutaj, w ustępie pierwszym uchyla się punkt drugi. Tenże punkt drugi opisywał sposób przeprowadzania badania słuchu, no i z tego wynika, że badanie słuchu, tak jak kiedyś, nie musi być specjalnie przeprowadzane przez lekarza uprawnionego do. Badań kierowców i pośrednio wynika to również ze wzoru karty, która jest załącznikiem do tego rozporządzenia. Także, jak widzimy w załączniku, badanie narządu słuchu i równowagi, różne są tutaj rzeczy wymienione. Natomiast nie widzimy tak jak w poprzedniej karcie badania słuchu, badania słuchu szeptem. Także na tym kończę. Zapraszam do komentarzy tego. Filmiku, no, krok w dobrym kierunku, kłąd w stronę osób głuchoniemych. Po no, dosyć kazualnym, dosyć dziwnym rozporządzeniu podpisanym przez panią Kopacz. A obecne rozporządzenie, komu zawdzięczamy? Zaraz się okaże. Także za obecne rozporządzenie możemy pogratulować panu J. Szulc, który podpisał się w zastępstwie ministra. Zdrowia. Na tym kończę. Zapraszam do komentarzy na mojego bloga www.badania na prawo jazdy Wrocław.com. Mówił Wasz Darek Kraśnicki z Wrocławia.